Tomasz Marciniuk. Witam państwa bardzo serdecznie w pierwszym z cyklu podcastów Warto być Spółką Giełdową, organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. To cykl podcastów, w trakcie których chcemy rozmawiać o spółkach notowanych na GPW z przedstawicielami tychże spółek. Ale ponieważ te spółki nie działają w próżni, to chcemy też rozmawiać o problemach społeczno-ekonomicznych, które te spółki rozwiązują, z którymi się mierzą. Bo to jest tak naprawdę cały krajobraz naszego funkcjonowania. I dziś w pierwszym podcaście u nas gościa, w zasadzie my gościmy w Krakowie w siedzibie spółki Rival Therapeutics, czołowej polskiej spółki biotechnologicznej specjalizującej się w tworzeniu innowacyjnych terapii onkologicznych, a naszym gościem podcastu, gospodarzem miejsca jest pan prezes Paweł Przewieźlikowski. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Naszą misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii. To deklaracja ze strony internetowej Rival Therapeutics. Niezwykle ważna misja, zważywszy na fakt, że każdego roku rak dosięga około 170 tysięcy Polaków i niestety około 100 tysięcy osób rocznie umiera z powodu chorób onkologicznych. Zatem Państwa odkrycia dają nadzieję milionom. To zanim przejdziemy do liczb wnętrza spółki tego, co najbardziej zaciekawi inwestorów, bo ten podcast jest także dla nich, chciałbym, abyśmy powiedzieli wszystkim naszym słuchaczom, Jakich innowacji w terapiach onkologicznych możemy spodziewać się w najbliższych latach i jakie możemy mieć z tym nadzieję? W onkologii na pewno mamy do czynienia z dużym postępem, jeżeli chodzi o wygrywanie wojny z rakiem. Nowotwory w tej chwili to jest przyczyna około 1 trzeciej wszystkich zgonów w krajach rozwiniętych. W niektórych jest to więcej już na, niż na choroby układu sercowo-naczyniowego. Więc dla mnie osobiście jest to jeden z najpoważniejszych problemów, z jakim w ogóle ludzkość się musi w tej chwili zmagać. Więc dlatego warto się, warto się tym tematem zajmować. Wojnę z nowotworami wygrywamy, ale wygrywamy ją e, troszeczkę powoli. Tak? Mniej więcej śmiertelność roczna roś, e, spada o około 1% rocznie. To jest efekt e, z jednej strony e, profilaktyki, czyli na przykład ludzie mniej palą. Po drugie, wczesnej, wcześniejszej, lepszej, dokładniejszej diagnostyki, ale również lepszych metod leczenia, zarówno jeżeli chodzi o chirurgię, radioterapię, jak i terapię farmakologiczną. I w tym obszarze ostatnim tej terapii farmakologicznej działa RAIWU. Mamy do czynienia w tej chwili w światowej farmacji z wieloma nowymi metodami leczenia nowotworów. Kiedyś to były, kiedyś to były takie bardzo toksyczne chemioterapie później dołączyły do nich na przykład terapie celowane, takie jak na przykład inhibitory kina, z którymi się zajmuje RAIW. W ostatnich latach, bardzo często, bardzo często stosowanym mechanizmem była czy jest immunoterapia, i tutaj mamy do czynienia z wieloma przełomami, jeżeli chodzi o przeciwciała celujące w PD1 czy w PDL1 inhibitory tak zwanego punktu kontrolnego jak również nowoczesne, personalizowane terapie immunologiczne, tak jak, jak car -T's. ale w zależności od nowotworów, w zależności od stanu zaawansowania pacjenta, tak naprawdę potrzebujemy szerokiego arsenału, potrzebujemy leków biologicznych, potrzebujemy małych cząsteczek, potrzebujemy immunoterapii. Potrzebujemy również takich leków, które należą do klasy tak zwanych celujących terapii w mechanizmy syntetycznej śmiertelności. To jest też taki obszar, którym się zajmuje Rajwu. Czyli nie ma jednego raka, nie ma jednej uniwersalnej metody leczenia, nie ma jedno, jednej uniwersalnej farmakologii. Wojnę z rakiem musimy wygrywać na różne sposoby. Jak widzimy na wojnie w Ukrainie, nie wygrywa się wojny tylko lotnictwem czy, czy tylko piechotą. To musi być, armia musi mieć różne rodzaje broni i nasi onkolodzy również muszą mieć różne rodzaje broni. Mamy nadzieję, że pewne z tych rodzajów broni dostarczy im raju. Panie Prezydencie, w Polsce często słyszymy, że nie za mało współpracy nauki z biznesem, a taka współpraca, jak RAIW, musi opierać się przede wszystkim na nauce. Państwo robicie to świetnie. Widać to w produktach, widać to w wynikach. To teraz złóżmy dwa fakty. Mamy w Polsce ludzi przedsiębiorczych i mamy w Polsce doskonałych naukowców. Gdyby pan miał tak spojrzeć szerzej na to, na ile mamy szansę stać się na przykład centrum innowacji w dziedzinie onkologii, jak Polska plasuje się w tym obszarze na, na tle świata? Niestety, y, mówienie, że mamy w Polsce doskonałych naukowców, y, jest pewnym, bym powiedział, y, y, myśleniem życzeniowym, tak? Mamy wielu naukowców, mniej więcej w Polsce w badaniach biomedycznych, w biomedycznych pracuje 40 tysięcy osób. To jest połowa tego, co w Niemczech, bo tam jest około 80 tysięcy osób w badaniach biomedycznych. Natomiast jeżeli popatrzymy na pozycję polskich uczelni czy polskich instytutów badawczych w rankingach publikacji, no to daleko nam do Niemców, daleko nam do Brytyjczyków, daleko do Amerykanów. Najlepsze polskie uczelnie są w czwartej czy w piątej setce międzynarodowych rankingów e, uczelni, mniej więcej tam, gdzie były wtedy, kiedy zakładaliśmy RAIWU 16 lat temu. Więc od tego czasu są takie polskie firmy, jak nie wiem, CD Projekt, jak Elemental Holding, które wybiły się na międzynarodową pozycję i są liderami swoich branż, czy jednymi z, w pierwszej dziesiątce najważniejszych firm w danych branżach. Natomiast no, polskie uczelnie, tam, gdzie były kilkanaście lat temu, tam mniej więcej w, są w tym samym miejscu. Więc, mimo tych środków zainwestowanych w naukę, jest bardzo duża potrzeba, żeby zmieniać, żeby zwiększać standardy, żeby zwiększać wymagania od naukowców. Może nawet na tych uczelniach powinno pracować troszkę mniej osób, a powinny bardziej się nastawić na odkrywanie rzeczy, które potem mógłby polski przemysł w swoich okryciach wykorzystać. Tego jest niestety za mało. Są wybrane ośrodki, z którymi współpracujemy, takie jak na przykład Instytut Hematologii i, i Terapii Doświadczalnych. Z Warszawy, czy Gdański Uniwersytet Medyczny, czy wybrane wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale tego ciągle jest za mało, i wydaje mi się, że bardzo ważnym takim imperatywem dla polskiej gospodarki jest zwiększenie aplikacyjności badań i zwiększenie konkurencyjności polskich instytutów badawczych i uczelni wyższych na, na poziomie międzynarodowym. Jakbym miał. Jedną, jedną, jedno życzenie do Złotej Rybki. W tej chwili, jeżeli chodzi o długoterminowy rozwój Rajwu, to chciałbym, żeby to było poprawa poziomu nauki na polskich uczelniach. Edukacja jest przyzwoita, nauka statystycznie jest poniżej tego, na co nas stać jako kraj, jako szybko rosnącą gospodarkę. No, polska nauka, statystycznie, średnio rzecz biorąc, bo są oczywiście chlubne wyjątki, zatrzymała się 10-15 lat temu co najmniej ale polski biznes na dobrych polskich naukowców czeka. Zdecydowanie tak, to znaczy yy, już w tej chwili, yy, kiedy zaczynaliśmy pracę kilkanaście lat temu, szokiem było to, że ktoś na przykład po doktoracie to idzie pracować do biznesu, a nie na uczelni, bo przecież doktorat się robi po to, żeby zostać na uczelni, nie wiem, uczyć studentów, prowadzić badania naukowe. Tymczasem w naszej firmie 40 osób ma tytuł doktora, 40% osób, więc bez świetnie wykształconych badaczy nie moglibyśmy w ogóle działać, więc y, absolutnie jest to kluczowe, żebyśmy mogli zarówno pozyskać y, ludzi nie tylko z magistrem, nie tylko, z, ale również z doktoratem, czasami z habilitacją, którzy mogą dla nas pracować. Po drugie, żebyśmy mogli liczyć na otwartą współpracę z naukowcami, którzy są w dobrych zespołach badawczych, konkurencyjnych międzynarodowo, zarówno żeby kupić od nich jakieś pomysły, które potem w środowisku przemysłowym możemy rozwijać dalej, jak i żeby współpracować z nimi we wspólnych projektach badawczych w różnego rodzaju konsorcjach mnie marzy się taka my to nazywamy trójką murarską tak zwaną nawiązując do lat tam 50 szpital uczelnia firma biotechnologiczna i w tym jak gdyby w takiej trójce uczelnia coś wymyśla ciekawego firma biotechnologiczna rozwija to w, w jakiś prototyp Przemysłowy, w coś, co można podać pacjentom, finansuje takie badanie. No i później innowacyjny szpital, który nie tylko kopiuje metody leczenia, które ktoś wymyślił w Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii czy w Niemczech, ale również wprowadza innowacyjne metody leczenia. Po raz pierwszy, na przykład, daną substancję podaje pacjentom na całym w skali całego świata. Później inne szpitale za granicą mogą się wtedy uczyć od polskich szpitali. Jak na przykład leczyć pacjentów z daną jednostką chorobową. Takich badań prowadzi się w Polsce bardzo mało, dopiero w zasadzie od kilku lat na, w niektórych szpitalach mamy tak zwane ośrodki pierwszych faz, gdzie firma biotechnologiczna może przyjść ze swoją substancją i spróbować po wcześniejszym przebadaniu dokładnie, na przykład na zwierzętach, dać szansę pacjentom. Ma, mam nadzieję, że takich ośrodków będzie dużo więcej i że również będzie dużo większa chęć lekarzy do współpracy z, z Polską branżą biotechnologiczną. To przejdźmy już zaraz, panie prezesie, bezpośrednio do spółki. W ostatnim półroczu akcje zdrożały o 150%. Z ubiegłego roku był pan bardzo zadowolony. Pod koniec roku RaiWu zaczęło globalną współpracę ze światowym potentatem Biontech. Mającą na celu rozwój i komercjalizację małocząsteczkowych związków modulujących aktywność układu odpornościowego. Jak te cele badawcze, przedkliniczne, kliniczne, które dla Państwa będą oznaczać też przychody, a dla pacjentów innowacyjne terapie onkologiczne, udaje się realizować w tym roku? W tym roku skupiamy się na wykorzystaniu pozyskanego w zeszłym roku kapitału czy nawiązanych partners, do tego, żeby osiągać znaczące postępy w naszych projektach. Zeszły rok to był rok Mocno biznesowy, bo zdarzyły się cztery ważne zdarzenia. Po pierwsze podpisaliśmy umowę o współpracy badawczo-rozwojowej z amerykańskim koncernem Exelixis w obszarze białka Sting i tworzenia koniugatów, mała cząsteczka przeciwciało do leczenia różnego typu nowotworów. Później w sierpniu pozyskaliśmy finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dłużne na rozwój naszych leków w kwocie 22 miliony euro w listopadzie nawiązaliśmy współpracę z Biontechem, to jest strategiczna współpraca wieloletnia, odkrywania wspólnie leków w obszarze immunoonkologii, czyli aktywacji systemu odpornościowego pacjenta do walki z nowotworami. To była największa umowa w historii firmy. Łącznie pozyskaliśmy od Biontechu 40 milionów euro z góry w formie inwestycji i płatności z góry I mamy szansę na blisko 900 milionów euro w potencjalnych kamieniach milowych. I oprócz tego jeszcze mamy szansę na dodatkowe tantiemy, gdyby leki z tej współpracy weszły na rynku. No i w, pozyskaliśmy łącznie, oprócz finansowania z Biontechu, 160 milionów złotych finansowania z, od inwestorów z giełdy papierów wartościowych w grudniu. Więc to był rok biznesu. Ten rok jest przede wszystkim rokiem nauki. W czerwcu tego roku opublikowaliśmy wyniki, kolejne dobre z naszego najważniejszego projektu rajw 120. Na konferencji hematologicznej we Frankfurcie pokazaliśmy, że pacjenci zarówno mają redukcję liczby komórek szpiku kostnego, jak i e, mogą mieć obniżoną e, e, częstość transfuzji, To też jest ważnym e, jak gdyby problemem dla pacjentów cierpiących na ostrą biaczkę szpikową czy syndrom mielodyspastyczny. E, wcześniej w styczniu raportowaliśmy, że już pierwsze postępy projektu e, z exelixisem, dzięki czemu RAIW dostało Kamień milowy w kwocie milion dolarów. Mamy nadzieję, że do końca roku będziemy mogli pokazać kolejne dobre wyniki, zarówno w guzach litych w październiku, jak i w grudniu w hematologii, czyli w, w tym naszym flagowym projekcie rajów 120 w ostrej szpikowej. Może uda się po, podpisać jakieś nie wiem, kolejne umowy partneringowe, ale ten rok to przede wszystkim pacjenci. No i to, co się dzieje w tych naszych laboratoriach w Krakowie. To ja pozwolę sobie jeszcze zapytać o stronę społeczną. Czy poza pracą nad nowymi rodzajami terapii, opracowywaniem rozwiązań chrojących i ratujących życie pacjentów onkologicznych, Państwa spółka angażuje się bezpośrednio we wsparcie chorych na raka? Nie angażujemy się bezpośrednio. Angażujemy się pośrednio z wybranymi partnerami. Taką, takim naszym partnerem od, od kilku lat jest Fundacja Unicorn, która zajmuje się psychoonkologią, czyli wsparciem psychologicznym pacjentów chorych na nowotwory, dlatego że no, nauka dowodzi, że nastawienie psychiczne pacjenta jest niemal tak ważnym czynnikiem jak, jak terapia, jeżeli pacjent chce walczyć, jeżeli jest optymistą, jeżeli współpracuje z lekarzami, jeżeli się dobrze komunikuje, jeżeli ma wsparcie swojego otoczenia, to te efekty leczenia są dużo lepsze. Czyli przykładowo nie wiem, w nowotworach piersi, jeżeli pacjentka jest na przykład, nie wiem, przeżywa śmierć męża, no to śmiertelność wzrasta o 20%, a teoretycznie biologia, teoretycznie nowotwór jest ten sam. Po prostu no, nie chce walczyć, w związku z tym jej system odpornościowy jest słabszy i pacjentka no, ma dużo, dużo słabsze perspektywy, więc dla nas takie wsparcie psychoonkologiczne pacjentów jest bardzo ważne, bo nie tylko Droga medycyna, nie, nie tylko drogie leki, ale również ta sfera psychiczna jest bardzo ważna przy, przy leczeniu nowotworów. Biotechnologia to niezwykle innowacyjny sektor, a zarazem wymagający ogromnej ilości kapitału. Ponieważ tutaj przytaczał pewne liczby i także wspominał samą giełdę papierów wartościowych w Warszawie, chciałbym spytać, jak właśnie GPW sprawdza się w roli tego dostarczyciela kapitału dla spółek notowanych. Myślę, że. RaIwo od samego początku było jak, tworzone jako prawie że taka spółka publiczna. Ja wcześniej pracowałem w dwóch spółkach publicznych jako członek zarządu czy, czy jako członek rady nadzorczej w Komarchu i Winteri. Obydwie rozwinęły się dzięki kapitałowi z GPW i również nastąpił pewnego rodzaju recycling kapitału, dlatego że odchodząc z Komarchu sprzedałem swoje akcje, w, zarówno w Komarchu i w Winteri, i to był kapitał startowy, który posłużył do, można powiedzieć, Zasiania rajwu. Bez, bez kilkunastu milionów złotych pozyskanych wtedy ze sprzedaży akcji nie mógłbym przeznaczyć wspólnie z Bogdanem Sieczkowskim około 10 milionów złotych na założenie spółki. Czyli po pierwsze kapitał startowy. Po drugie, między 2007 a 2011 rokiem mieliśmy w zasadzie finansowanie tylko prywatne, jeszcze z własnych środków od klientów, ale w 2011 roku pozyskaliśmy 15 milionów złotych, wchodząc na New Connect, i to były pieniądze, które pozwoliły nam. Poszerzyć skalę działalności, zainwestować w sprzedaż, zainwestować w nowe projekty i sprawić, że w 2013 roku spółka osiągnęła próg rentowności i wtedy y, mogła wejść na rynek główny GPW, dlatego że y, wcześniej, jak gdyby, polscy inwestorzy y, instytucjonalni nie byli przyzwyczajeni do tego, że spółka, która ma straty, może wchodzić na giełdę. Teraz to się może troszeczkę zmieniło, jest większa świadomość tego, że są modele biznesowe, gdzie ten zysk jest jak gdyby odroczony, natomiast e, RaiWu wchodząc na giełdę w 2014 roku po osiągnięciu break-even w 2013 było spółką już rentowną. Pokazując, że potrafimy zarabiać na farmacji, poprosiliśmy inwestorów o kapitał, pozyskaliśmy wtedy bodajże 27 milionów złotych z, z pierwszej emisji publicznej, które przeznaczyliśmy na inwestycje. W nasz wtedy flagowy projekt CEL24 i przez kolejne trzy lata go rozwijaliśmy i jako pierwsza polska firma wprowadziliśmy lek do onkologiczny do badań klinicznych. W 2017 roku sprzedaliśmy tą cząsteczkę, udzieliliśmy licencji koncernowi Menarini pozyskując 20 milionów złotych płatności skóry. Wtedy inwestorzy instytucjonalni uwierzyli, że w biotechnologii zaczynają być prawdziwe pieniądze. I poprosiliśmy ich o zgodę, żeby kolejną cząsteczkę rozwijać już samemu dłużej, nie tylko żeby tam robić rozwój przedkliniczny od razu, jak wejdzie do kliniki to sprzedać, tylko żebyśmy mogli wydłużyć cykl inwestycyjny. To się, to się spotkało z przychylnością i zarówno w 2018, 2020, 2022 roku pozyskaliśmy znowu kapitał na rozwój reszty pipeline'u, a przede wszystkim RAJW 120 dzięki temu w tym roku, jeżeli wszystko będzie dobrze pójdzie, będziemy już mieć własny lek w drugiej fazie badań klinicznych. I kilka innych projektów na mniej zaawansowanych fazach, i wytworzyliśmy y, dużą wartość dodaną, dlatego że nie musieliśmy sprzedawać od razu wszystkich swoich pomysłów y, międzynarodowym firmom farmaceutycznym, ale do najbardziej wartościowego naszego y, pomysłu zachowaliśmy pełne prawa. Więc ten rynek kapitałowy, z którego pozyskaliśmy łącznie y, 650 milionów złotych, tworząc dwie spółki o wartości ponad 2,5 miliarda złotych, bez niego absolutnie rozwój rajwu byłby w takiej formie niemożliwy. Warto też podkreślić, że Polska jest jedynym rynkiem w tej części Europy, gdzie wytworzył się sektor innowacyjnych firm biotechnologicznych. Na giełdzie mamy w tej chwili ponad 30 podmiotów z szeroko rozumianej branży biomedycznej. Żaden rynek w regionie takiej bazy nie ma. Wytworzyła się krytyczna masa spółek, akcjonariuszy, analityków firm otoczenia biznesu, więc jestem bardzo dużym optymistą, jeżeli chodzi o dalszy rozwój polskiej branży biotechnologicznej, bo rynek kapitałowy już na pewno nas dostrzegł i, i, i pomaga w rozwoju. Dziś RAIW jest już spółką współpracującą z wieloma międzynarodowymi, nawet wielkimi podmiotami. Na ile fakt bycia spółką publiczną, zwłaszcza w tych pierwszych latach, czyli spółką notowaną, raportującą, wycenianą na bieżąco przez rynek, ale też będąco pod nadzorem i bardziej wiarygodną, ułatwiał te kontakty, zwłaszcza na poziomie międzynarodowym. W branży farmaceutycznej jednym z kluczowych elementów jest zaufanie. Dlatego, że mówimy o projektach, które to, to nie jest nie wiem, 100 metrów muru o, długości, o wysokości 2 mety, które jest w miarę obiektywne. Tak? Tutaj produkt jest bardzo skomplikowany. Trzeba o nim wiedzieć wszystko, wszystkie wyniki badań. Każdy z nich może przyczynić się do tego, żeby to był albo lepsza cząsteczka, albo gorsza cząsteczka, albo bardziej skuteczny, albo mniej bezpieczny lek. Więc partner, kupując od nas na przykład taki produkt, musi mieć przekonanie, że rozmawia z ludźmi uczciwymi. Tak? Oczywiście patrzy nam w oczy i zastanawia się, czy jesteśmy uczciwi, ale dobrze mieć na to jeszcze pieczątkę tak? na rynek publiczny do pewnego stopnia. Zwiększa prawdopodobieństwo, że podmiot działający na nim jest działa transparentnie, że prowadzi rzetelnie swoje księgi, jeżeli prowadzi rzetelnie swoje księgi rachunkowe, to jest istnieje duża szansa, że również prowadzi rzetelnie swoje dzienniki prac badawczo-rozwojowych, w których informuje o swoich wynikach badań. Więc fakt bycia audytowanym przez znane firmy audytorskie, fakt bycia pod nadzorem Komisji Nadzorów Finansowego fakt e, ciągłego raportowania e, kwartalnego czy rocznego e, na giełdę e, na pewno pomaga w biznesie. Drugim takim czynnikiem jest inwestowanie przez firmy międzynarodowe w, w rajwu. E, dzięki temu, że jesteśmy notowani na GPW, e, Piątechowi, naszemu niemieckiemu partnerowi było dużo łatwiej zaangażować się kapitałowo w RaIwu, dlatego, że na przykład istniała obiektywna wycena spółki, tak? I e, istniała grupa analityków, która o nas pisała, mogli zrozumieć na czym polega nie tylko ten obszar, w którym już współpracujemy, ale też upside w innych projektach spółki. No i też jest płynność, tak? Teoretycznie, gdyby Biontek kiedyś chciał, no to może też również sprzedać te akcje na GPW, nie, nie, muszą, nie, musząc, szukać, nie musząc szukać jakiegoś innego partnera, więc, więc to jest ważne. Takim dodatkowym elementem, który dla nas też był kluczowy, jest program partycypacji pracowników. Większość zdecydowana pracowników RaiWu ma akcje firmy, no i żeby to nie było tak, że oni tylko mają akcje, się z nich cieszą z jakiegoś papierka, no to te akcje też dobrze by były, żeby były płynne. No i dzięki temu, że jesteśmy na GPW, no to mamy no, stuprocentową praktycznie płynność tych akcji po jakichś okresach lock więc ludzie wiedzą, że jeżeli mogą kupić po specjalnej cenie akcji firmy, to nie jest Lizanie cukierka przez szybę, tylko to jest rzeczywiście papier wartościowy, tak. Wspomniał już Pan o tym, że około 40% kadry RAIW-u to są osoby z tytułem naukowym doktora, więc ja chciałbym teraz przejść trochę do pańskich doświadczeń menedżerskich, bo to jest sytuacja jednak myślę, że nie tylko w Polsce, ale w Polsce przede wszystkim dość nietypowa. Zatem czy i jakiego rodzaju wyzwania inne niż klasyczne wyzwania menedżerskie niesie właśnie e, zarządzanie takim zespołem? Myślę, że zarządzanie naukowcami jest jedną z najtrudniejszych obszarów, jeżeli chodzi o zarządzanie w ogóle. Na pewno dużo trudniejsze niż, nie wiem, inżynierami, programistami. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że wynik pracy jest niepewny. W momencie, kiedy na przykład zaczynamy budować system informatyczny, to wiemy, że każdy system informatyczny się da napisać to jest tylko kwestia czasu, pieniędzy, najwyżej będzie dłużej trwało, ale zawsze uda się to oprogramowanie stworzyć. W przypadku projektu naukowego może się nie dać. Po prostu zaczynamy z jakąś tezą, że, nie wiem, przykładowo y, receptor 5HT6 jest y, dobrym celem terapeutycznym do leczenia y, objawowego choroby, choroby Alzheimera. Podejmuje to wyzwanie kilka firm na rynku, i po iluś latach 5, 10, 15 okazuje się, że mimo tego, że potrafiliśmy zrobić cząsteczki celujące w to białko. To y, niestety, ale w ten sposób Alzheimera się nie da objawowo leczyć i nikomu nie wyszło, tak? mimo zainwestowanych miliardów dolarów y, w tą koncepcję w skali całego świata. Tak? Więc y, fakt tego, że większość projektów nam się nie uda i będzie wiadomo o tym y, po kilku czy po kilkunastu latach dopiero, wymaga specjalnego podejścia do ludzi, dlatego że y, nie możemy ich rozliczać tylko i wyłącznie z tego, co osiągnął. Bo po prostu czasami ich cele, które sobie założymy na początku, są niemożliwe do osiągnięcia, więc trzeba ich podtrzymywać na duchu w czasie tych wszystkich porażek, bo większość projektów się, większość projektów się nie udaje. Drugi taki wymiar jest również ciekawy. Większość pracy koncepcyjnej naszych naukowców jest mało widoczna, tak? to znaczy jakieś pomysły krążą między, nimi usz, między ich uszami, gdzieś, gdzieś w mózgu. Nie przybywa jak kodu, jak u programistów, nie przybywa cegiełek w murze, w związku z tym trzeba im dać czas, żeby myśleli koncepcyjnie. Kolejna rzecz to jest dużo bardziej, dużo większa interdyscyplinarność. Tak? To znaczy, żeby odkryć taką cząsteczkę, potrzebny jest zespół ponad 100 osób o różnych specjalnościach: chemicy, biolodzy, informatycy, bioinformatycy, farmakolodzy, lekarze i itd. To są często ludzie, którzy przychodzą z różnych środowisk. Są e, nastawieni na e, inne cele w swojej edukacji, co są zespoły dużo mniej, e, znaczy dużo bardziej heterogoniczne niż na przykład w informatyce. No i e, jeszcze ważnym elementem jest również to, że praca naukowca w firmie od pracy naukowca na uczelni jest inna, jeżeli chodzi o zespołowość. Przez całą swoją karierę naukową e, na uczelni naukowcy są uczeni. Żeby stawiać na siebie. Tak? Liczy się, kto jest pierwszym autorem, laboratorium się nie nazywa na przykład nie wiem, laboratorium biologii komórki, tylko ja, laboratorium profesora Kowalskiego. No i tak ludzie mówią, y, jak informatyk przychodzi w rekrutacji, no to mówi, my zrobiliśmy taki i taki system w takim i takim dziale, czy w takiej i takiej firmie. Typowy naukowiec, przychodząc na rekrutację, mówi, ja pracowałem ja zrobiłem taką publikację u takiego pana profesora, tak? No i przeskalowanie tego na pracę w zespole, który musi liczyć kilkanaście, kilkadziesiąt czy sto osób, gdzie ten efekt pracy zależy od tego, żeby wszyscy się czuli docenieni, żeby wszyscy się komunikowali ze sobą i żeby nie było pojedynczej czy, czy dwóch, trzech gwiazd, ale żeby rzeczywiście ta kontrybucja do, na efekt projektu była równomiernie rozłożona w obszarach i kompetencji, wymaga specjalnych praktyk menedżerskich i poświęcamy bardzo dużo czasu, żeby ludzi nauczyć, którzy tutaj pracują pracy zespołowej, która w instytutach badawczych czy na uczelniach no, jest mało popularna. To na koniec jeszcze takie bardziej osobiste pytanie, jakie jest pańskie największe menedżerskie wyzwanie w tym najbliższym czasie? Myślę, że najważniejszym zadaniem Raywu jest w tej chwili organizacja badań klinicznych fazy 2 rajw 120 co będzie oznaczało, że musimy włączyć w kilku wskazaniach 300 pacjentów do badania i tak te badania zaplanować i tak takie jednostki chorobowe u tych pacjentów powiedzmy spriorytetyzować żeby osiągnąć największą e, szansę na to, że RAIWU-120 jako cząsteczka pierwsza w swojej klasie wykaże, e, wykaże skuteczność u tych pacjentów. We wcześniejszych projektach RAIWU się mogło czasami trochę inspirować tym, co zrobili inni. E, RAIWU-120 jest lekiem pierwszym w swojej klasie, to znaczy, że tutaj w Krakowie tak naprawdę podejmowane są decyzje o tym, w jaki sposób wykorzystać dany mechanizm biologiczny u człowieka po raz pierwszy w historii. Czyli my sobie tak mówimy czasami, że to jest tak troszeczkę jak Portugalczycy płynęli dookoła Afryki, teoretycznie wiedzieli, że, 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 że dopłyną do Indii, ale tak naprawdę no, odkrywali zupełnie nowe terytoria. Czy jak Kolumb, Kolumb płynął w lewo, no to na zachód. Tak naprawdę miał nadzieję, że coś odkryje, ale odkrywał zupełnie coś innego. Więc ta, ta nasza praca jest tak naprawdę wypłynięciem na pewnego rodzaju ocean z jakimiś narzędziami do nawigacji. Ale co my tam zobaczymy, czy RAJW-120 okaże się świetnym lekiem na białaczkę, czy na fibromatozę, czy na raka piersi, tego, nikt, tego ani my nie wiemy, ani tego nikt inny na świecie nie wie. Więc nawigacja po tych naukowych wodach, pamiętając, że miejsca na błąd jest niedużo, dlatego że w naszych badaniach uczestniczą realni pacjenci z problemami, którym nie możemy spowodować żadnych efektów toksycznych i oni nam się powierzają w tym badaniu lub liczą na to, że, że będą mieć jakiś, jakąś szansę na wyleczenie, no to to jest na pewno najpoważniejsze wyzwanie w mojej karierze menedżerskiej I bardzo się cieszę, że ten zespół RAF'u, który mamy, zarówno w Krakowie, jak i w kilkunastu krajach na całym świecie no to wyzwanie podejmuje i że czujemy się wystarczająco mocni, żeby, żeby, takie, żeby taki projekt zrealizować. Zatem trzymamy mocno kciuki, bo Państwa sukces będzie też sukcesem szerokiego grona społeczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję za to gościnne przyjęcie tutaj w Krakowie i za bardzo inspirującą rozmowę. Pan Paweł Przewieźnikowski, prezes zarządu Raiwo Therapeutics był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.